Siemaneczko, ja jestem Maksymal77, a to jest kolejny odcinek z WOTA na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ponownie zagramy sobie na szósteczkach. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, to zapraszam do poprzedniego odcinka, bo tam mówię sobie moje plany, które realizuję powoli. Ale powiem w skrócie, o co chodzi. Jest to oczywiście zrobienie na tych wszystkich pojazdach, które są tutaj widoczne. Czyli wszystkie szóstki po prostu na trzy biegłości. Jak na razie chcę najpierw wyekspić pudla i typa 64. Postępy są, dalej jedna biegłość, co prawda, ale mamy 80% na typie 64 i ile procent na pudlu? 78% na pudlu. Biorąc pod uwagę to, że nie grałem za dużo w ostatnich dniach, jest to wynik, myślę, dobry i jestem zadowolony z niego. Tak więc nie ma co więcej gadać, wchodzimy do pierwszej bitewki na chińskim czołku, lekkim czołku. Ładna mapa, bardzo ładna mapa jak pod Lighta. I teraz tak, co by tutaj zrobić? Jak widzicie, mam moda, który pozwala mi zobaczyć, ile muszę zrobić w bitwie, żeby zdobyć na przykład drugą biegłość. I jak widzicie, na drugą biegłość trzeba zrobić 1723 uszkodzenia włączone, tak dokładnie. Lecimy i chyba ustawię się tutaj. Ustawię się tutaj, może uda mi się spotnąć to, co będzie wjeżdżało na tą górkę. Zobaczymy, mam nadzieję, że tak będzie. Nie wiem, czy ja mam lagi w oczach, czy mi gra laguje, mam nadzieję, że nie. I wszystko działa ładnie i wszystko pięknie się nagrywa. Ale mam chyba lagi w oczach, to są chyba lagi w oczach. Aha. Celność tego pojazdu jest bardzo dziwna. I to chcę powiedzieć, że jest bardzo dziwna ta celność. Czasami pociski wchodzą idealnie, ideolo. Idealnie, ideolo. Chwila, wezmę, załaduję APK i rozwalę ten samolot. Raczej helikopter, to nie jest samolot, Max. Okej, dobra, w gąskę weszło. No ej, no gro, no to jest francuski czołg papier, no to jest papier, przebij to. Nic tak naprawdę nie weszło, jak chciałem. Super, fajnie się bawię. No i znowu w gąskę! Czy ja nie potrafię grać w tą grę? No. Aha! Taki strzał już wszedł! To ciekawe. Powinienem być... Powinienem być wykryty, ponieważ z tamtej górki powinno mnie coś raczej wyspotować. Ale na całe szczęście jestem dalej niewidoczny dla moich przeciwników. Tutaj jest kołowiec szóstego tieru oczywiście. Na razie gram bardzo, bardzo pasywnie. Nie taki był mój zamiar oczywiście na tą bitwę. Ale skoro moja drużyna jest rozstawiona w taki sposób, to nie będę się tam do przodu wyrywał za mocno. Są też trzy arty, na nie trzeba na pewno uważać, żeby zaraz mi jakaś w tyłek nie przywaliła za całe życie. To by bolało bardzo. Chyba nie mam przestrzału, znaczy na pewno nie mam przestrzału. Ale gdzie on jest ustawiony, że ja nie mogę go trafić? Teraz mogę. O, pięknie, 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 pięknie. Jeszcze jeden strzał. Tym razem w gąsienicę i tym razem nie udaje mi się go trafić, ponieważ ktoś mi go zabrał z przed nosa, był to KW-2. To było głupie, ponieważ w tym momencie przewróciłem te drzewa i powiedziałem: Arcie, jestem tutaj, możesz mnie blindować. To było bardzo niedobre. Jesteśmy 1000 HP w plecy. Mamy problem taki, że stoi tutaj kołowiec. Stoi tutaj kołowiec, który podświetla całą naszą tutaj flankę i ja przez niego nie mogę spotować skutecznie. Oni mają tylko tego kołowca. Skoro tam jest Hellcat i T-150, to oznacza, że chyba mogę zraszować. Chociaż nie, bo wtedy będę miał problem. Dobra, spróbujmy zrobić taką taktykę. Wyjadę tędy, przejadę szybciutko na tą stronę. Zobaczcie, mam przewagę pozycji. Tylko żeby teraz nie zerwać od
z tamtej strony. Arta. Arta, 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 nieładnie, nieładnie, nieładnie. Fajnie byłoby, gdyby nasza Arta teraz się obudziła jeszcze. To by było bardzo miłe. I bardzo fajne. Ale nasza Arta raczej śpi. Jak ten Cromwell po niego zjedzie, to jest po nim. On jedzie po niego. Jeny. Jeżeli on miał wsparcie od tamtych typów, to będzie po Kromce. To będzie po Kromce. To jest koniec chyba Kromki. Też miejmy nadzieję, że jeszcze się utrzyma. Ale jest spotnięta. To jest naprawdę ciężkie. Teraz do... Ło, zobaczcie jaki pancerz! Chińska jakość! Panowie i panie! Co tu się stało? Odbiłem! To wcale nie słabego czołgu, to był bardzo... Dobry czołg! To był naprawdę duży kaliber, który powinienem przyjąć, ale na całe szczęście się odbiłem. A raczej on się odbił. Dobra, mamy 1200 HP straty. To nie jest oczywiście dobre. I to nie jest przyjemne, ani fajne. Chwila. Trochę podjechał. Do tego krzaka. Ojojojojoj, ale mnie tam rzuciło, jakie skoki, Adam Małysz. Wjeżdżamy im powoli na bazę, więc oni zaraz będą musieli zrobić manewr taktyczny, który nazywa się szybki powrót na kapę albo nas skapują. Chyba, że oni przejadą tędy. Też jest taka możliwość, że oni, zobaczcie, przyjadą tutaj na mapie, pokazuję myszką, tutaj, o, zobaczcie, przyjadą i zniszczą nam całą Martę, to by nie było dobre. To by bardzo źle wpłynęło na naszą drużynę. Ja bym musiał troszeczkę przycisnąć. Jest bugi. Jestem niewykryty jak na razie. To bardzo dobrze. Czemu mi się... Czołg mi się w ogóle obrócił o 180 stopni. Co jest w ogóle? Dobra, ja jestem w bezpiecznym miejscu. Tutaj Arta wrzuty nie ma. Tutaj Arta wrzuty nie ma. Tutaj mogę sobie stać. Jestem bezpieczny w tym miejscu. Celujemy sobie w te 150. I teraz kończymy radziecki czołg. Ciężki. W tym momencie jestem w dobrej sytuacji. Zobaczcie, że moja biegłość się podniosła. A przy okazji zniszczyłem jeden bardzo kluczowy czołg w tej całej układance. Nie wiem, gdzie jest Super Hellcat, a raczej Hellcat. Super Hellcat to siódemka, max. Tutaj nie ma siódemek. Podjadę tutaj. Przez całą bitwę grałem bardzo pasywnie i to mi się nie podoba. Nie lubię takiego stylu gry. No ale jakoś tak wyszło, no jakoś tak wyszło, no i grałem. Ale całe szczęście, że żyję. Lepiej pamiętajcie, jest grać lightem spokojnie. Żeby czasami, też nie za spokojnie oczywiście, ale lepiej zostać czasami w krzaku dłużej, ale jednak przeżyć i spotować dla drużyny w późniejszym okresie czasu, kiedy lighty przeciwnika są wybite. Wtedy o wiele łatwiej jest cokolwiek zrobić. W tym momencie bardzo ładnie ten japoński tygrys dostaje od Arty i w ogóle od całej naszej drużyny. Jak widzicie, łączonego damage'a mamy na tą porę 3194. Ja sobie strzelę w tego STRV-a. I zniszczony STRV. Gdzieś tam może być Hellcat. Mamy Hellcata. Zniszczony Hellcat. Mamy 5 killi. Jestem wykryty. No proszę. To jest naprawdę zła informacja. Dostaję od Arty za 213. Oczywiście naprawiam gąsienicę i ruszam stąd. Uciekam, palę wrotki. Nie wiem... Znaczy na pewno raczej wykryła mnie maszynka o nazwie Nashorn. Raczej nie jest to artyleria. Zobaczcie, że ona też jest dosyć daleko. Chwila, chcę specjalistę.
Ajajaj, ukradł mi fraga. Ajajaj, to było głupie. To było bardzo głupie i niepotrzebne. Wystarczyło bardziej zagrać pasywnie. I wyszedłbym z tego cało. W tym momencie moja drużyna ma problem i to jest moja wina. Dobra, Arta ogarnęła naprawdę bardzo ładny strzał, gracza w Hummelu, Nashor nie żyje i tym samym nasza bitwa jest wygrana. Bardzo ładna gra drużynowa. Oczywiście zwycięstwo, dostajemy medal Służba Patrolowa oraz wsparcie. I mamy 1467 zadanych uszkodzeń i mamy expa 1266, naprawdę dużo. Najwięcej chyba w bitwie. Tak, najwięcej w bitwie. I 54 tysiące zarobione bez konta premium. Niestety jestem biedakiem i mam konto standardowe. Tak więc lecimy bitewkę na pudlu. Zobaczymy, czy będzie tutaj ładna bitewka jakaś. O bitwę ładną będzie naprawdę ciężko. Mapa Lakeville i wczytanie z ósemkami, to naprawdę solidnymi. Dwulufowie z Lorraine 40 ton. Progetto 46 i SU 130 PM. Te wszystkie pojazdy mają mnie naprawdę nadmuchnięcie. Niestety nasz light ginie. Nasz light ginie. SU 130 PM mnie bije. Zerwałem bez spota, podkreślam. Teraz dopiero jestem wykryty. Bez spota zrywam za 500 i jestem na dmuchnięcie. I... Dobra, bitwa, dobra. No jest o wiele lepiej, mamy siódemki, dwie artylerie, ale jest też duża szansa tutaj, że zrobię wynik lepszy niż w poprzedniej bitwie. W tym momencie, jak widzicie, moja biegłość poszła w dół, a to mi się nie podoba. To mi się nie podoba, będzie trzeba jak najszybciej to naprawić. Na 75% potrzeba 1216 uszkodzeń, więc około myślę, że na 85 tam z tego co pamiętam, to tam jest mniej więcej jakoś 1500 wydaje mi się. Ja nie jadę, chyba, nie wiem, Cromwell pojechał, ja mu bym mógł pomóc, ale mu nie pomogę, ponieważ nie chcę zginąć. Zobaczcie, pudel kontra pudel, znaczy jeszcze nie pudel kontra pudel. Chwila, chcę mu zerwać gąsienicę. Niestety mi się nie udało. Gąska nie została przeze mnie zerwana. Arta jest ustawiona na jakimś, kurczę, polu. A, pudel jeszcze tutaj jedzie. T-37 strzela mnie w tyłek. Chyba jednak to nie będzie bitwa lepsza. Chyba jednak to nie będzie bitwa lepsza. Niestety nie chcę was martwić, ale chyba tak niestety będzie. Jeszcze ta Arta tam ma wrzutę chyba dalej na mnie. Ajajaj, niestety bardzo zła sytuacja. Najchętniej to bym stąd pojechał. W taki sposób, żeby się też nie narażać. Ale to jest raczej niemożliwe. I ja się stąd wycofuję. Jadę sobie stąd. Nara. Piękny strzał artylerii w lighta za 500. Szkoda mi go. Szkoda mi gostka, ale niestety sam się prosił. Stał w takim miejscu, że można było przewidzieć, że tam w końcu Arta się na niego wrzuci. Jadę pomóc Tygrysowi, tej flance, tutaj są dwie KW-3, w dodatku są w plutonie, więc raczej się porozumiewają pomiędzy sobą, dokładnie. Tygrys 1 naprawdę bardzo ładnie strzela w tym momencie. Ajajaj, przegapiłem, miałem bardzo ładną okazję na trafienie, KW-3 był bokiem, ale niestety mój refleks zawodzi dzisiaj i mi nie wyszło trafienie w tego gagatka. Zobaczcie, mamy KW-3. Ja go będę trzymał na gąsce. Postaram się go przytrzymać na gąsce. Mamy KW-3, które mi przywali za 444. Polosowało mu jeszcze tak bardzo. Naprawdę farta miał gościu niewiarygodnego. Zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, średni damage KW-3 na najlepszym dziale wynosi 390 uszkodzeń. Mu polosował ponad 50 więcej niż są średnie uszkodzenia. To jest naprawdę bardzo dużo. Jakby fajnie było, gdyby ta Arta nasza zdjęła tego pudla. On ma 108 życia, więc jest na hita. Jak najbardziej na hita jest. Tak samo jak zresztą ja. Z tego co mi się wydaje, to tutaj Arta, gdzie stoi ten oni i przed chwilą ja stałem. Wydaje mi się, że tam Arta w bicie ma.
Tak mi się wydaje, że można tam się artą strzelić, jeżeli arta jest ustawiona w A1. Tak mi się wydaje, że tam można się wstrzelić, niestety. Oni, zobaczcie, ile czołgów wjeżdża na górkę. Oni, fałka, w dodatku jeszcze pudel jest na górce. To nie jest dobra informacja dla nas. Na całe szczęście są to czołgi, które nie mają za dobrego opuszczenia armaty. Nie chcę przyjmować. Gdyby ten tygrys przyjął, byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Chwila. Dobra, zniszczyłem pudla. Nie spodziewał się, że będę w niego wcelowany, w dodatku z Golda. Tutaj raczej nie było szansy się odbić. Na całe szczęście mój refleks, który tym razem był, został przeze mnie dobrze wykorzystany. Oni kompletnie na innym terenie stoi. I mamy KW-3, która zaraz się na mnie powinna wychylić. Oni we mnie wjechał, niestety. Tutaj troszeczkę nieporozumienie. KW-3 zniszczone przez oni. Nie, co? A, przez 59-16. Naprawdę w szoku jestem. Zobaczcie, tutaj bardzo zła sytuacja się stała. I co z tego, że my przepchaliśmy tą stronę, skoro oni odjechał stąd i wpuszcza wszystkich na nasze plecy. Wszyscy tutaj mogą wjechać. Tutaj mogą wjechać dosłownie wszyscy. Jest tutaj super Hellcat. Co ja mam z tym super Hellcatem dzisiaj? Hellcat niestety tutaj zaraz powinien się pojawić. I zobaczcie, mamy Hellcata. Jest Hellcat. Jest Hellcat. Mamy Hellcata, mamy Hellcata. Gdyby arta w niego walnęła, byłoby dużo bardzo szkód. I mamy, patrzcie jak pięknie, taki damage tutaj mogę widzieć. Taki damage tutaj mogę widzieć bardzo często. Mi się podoba. 550, wiecie jak to jest dobre dla mojej biegłości? Jak to jest piękny bonus. Chwila. Ojo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 j
powiedział. Ajajaj. Celność pudla zostawia sobie wiele do życzenia w pewnych sytuacjach, ale ogólnie raczej bym na nią nie narzekał. Jest dosyć ładna, jeżeli oczywiście się przyceluje do końca. W tym momencie mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Mamy oni, ja się nie chcę z nim bić. Jeżeli on ma załadowanego HEK-a, padam na hita. I w tym momencie mamy problem. Duży problem, KW3. A, no i właśnie o tym mówiłem. Niestety oni mnie niszczy z pocisku odłamkowo-burzącego. Nie wiem czemu zacząłem jechać tak naprawdę, znaczy zjechać, stanąłem tutaj jak totalny noob i sobie stoję i patrzę jak sobie fajnie jedzie moja zagłada. Zamiast się cofnąć w troszeczkę w to miejsce, nie wiem co ja zrobiłem, ale zrobiłem, no i co, no życie, no. Bitwa raczej będzie wygrana na razie, bardzo ładnie nam idzie, mamy 1000 ponad punktów HP przewagi. I jeden czołg więcej. Zobaczcie, że teraz Challenger będzie spotnięty. Podjechał do niego tutaj T-37. Fajnie byłoby, gdyby ten ST Emil skończył tego Oni, ale... ale to będzie bardzo trudne, ponieważ jeżeli ten Oni przywali temu Emilowi za 500, to Emil jest już na dmuchnięcie. Jeżeli polosuje chyba Oni, to nawet ma na hita tego ST Emila. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tak może być. Jeszcze mamy tylko igla tutaj na sektorze H1. Zobaczcie, na mapie mamy ten czołg i on tutaj dużo może popsuć w tej bitwie jeszcze, ponieważ to jest flanka, która nie jest przez nas broniona. Nikt tam nie jest, nikt tego nie broni, nikt tam tego nie próbuje zabezpieczyć. Teraz Challenger bije się z T-37. To jest wymiana. I tak mimo wszystko uważam korzystna. Zerwał dwa strzały, ale niszczył czołg lekki, który naprawdę był bardzo potężny, jeżeli chodzi o tą bitwę. W tym momencie Eagle bije tego ST Emila. Czy tak, dobrze, bardzo ładnie. Chiri raz przebił z magazynka 3 pociski, raz weszło. Niestety tylko raz, ale ważne, że chociaż ten raz, ponieważ wtedy Arta może zrobić więcej.
i może nawet zwanhitować takiego igla. Straciliśmy dużo HP, nie mamy już 1000 punktów przewagi, mamy 300 punktów przewagi. W tym momencie bardzo ładny ruch Ciri. W tym momencie strzela, blinduje krzaki, które są bardzo dobrym miejscem, w którym tak naprawdę jedynym, w którym mógł ukryć się ten eagle. W tym momencie mamy Challengera, który mierzy na bok. O, nie, piękny strzał Challengera i Arty. Arta kończy tego japońskiego, ciężkiego mamuta. W tym momencie, co bym zrobił, to chyba czekał. Chyba czekał. Dlaczego bym czekał? Ponieważ zobaczcie, że wiemy, gdzie jest Eagle. Tutaj jest Eagle. On się pewnie schował za tą skałką. I ta skałka go broni. On tam będzie stał. Oni mają jeszcze dwie arty. Jeżeli ktokolwiek zostanie spotnięty, od razu zostanie ostrzelany od art. Ciri w tym momencie jedzie na bardzo ryzykowną podróż. Nie wiadomo, czy to przeżyje. Mam nadzieję, że tak. Ciri jest wyspotowany. Tutaj gdzieś jest ST Emil. To przed chwilą chciałem jeszcze dopowiedzieć. Tutaj gdzieś w tych krzakach jest ST Emil, który na pewno będzie chciał tutaj z ukrycia strzelać do tego japońskiego średniego czołgu. W tym momencie bardzo ładnie ponownie zagrał Challenger, wykryty ST Emil, 34 HP i w tym momencie Ciri kończy tego niemieckiego niszczyciela czołgów. Arta wykryta, niestety nie weszło, Ciri pudłuje, ale teraz lepiej i jeszcze jeden pocisk. W tym momencie kończy artylerię, ale jedna artyleria bije naszego Ciri za chyba 200, o ile się nie mylę. I zostanie, jeżeli zabijemy tą artę, sam Eagle. Jeżeli Eagle dalej stoi tam, gdzie stał, będzie to bardzo dobra sytuacja, ponieważ w tym momencie Ciri bardzo ładnie robi. Nie jedzie pomagać Challengerowi, ponieważ w tym momencie zobaczcie, że i tak jest punkt taki, który... A, już nie ma. Już nie ma, nieważne. Myślałem, że bardziej zagra pasywnie ten Eagle, ale niestety zagrał bardzo ładnie. W tych krzakach stoi gdzieś przed tym Ciri Eagle, który musi gdzieś tutaj być. To jest jedyna miejscówka, z której mógł zdjąć naszego Challengera. To, że mamy przewagę tych dwóch czołgów, nie daje nam praktycznie nic. Jeżeli Eagle zagra dobrze, może naprawdę bardzo łatwo wygrać tą bitwę. Strzela do naszej arty chyba Eagle. Tak mi się wydaje, niestety Eagle jest tutaj. Napisałem na czacie, że strzela do naszej arty Eagle. Gdzieś mniej więcej z tej pozycji nasza arta dostała. Oczywiście było widać, że pocisk leci stąd, ale chyba był w trybie satelity i tego nie widział. I w tym momencie ja bym na miejscu tego Ciri się schował. W tym momencie on robi duży dosyć błąd, ponieważ jeżeli zostanie wykryty, baza zostanie zbita i możemy to przegrać. Tam jest krzak, zobaczcie, tutaj jest krzak, który naprawdę może dużo zepsuć. Bitwa oficjalnie jest wygrana. Nie ma szansy, że ten Eagle dojedzie. Arta niestety nasza ginie, ale my wygrywamy. To jest koniec, nie ma szansy, że ten czołg przeciwnika dojedzie i zdekapuje. Mamy wygraną bitwę. Zrobiłem niecały 1000, ale dosyć ładnie po spocie tamtego Hellcata podświetliłem. 9000 zarobiłem. Tak więc to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca. Ja sobie tylko zobaczę tutaj. O, tak, o, zobaczcie. Mamy 81%, 3,5% brakuje niecałe. I druga biegłość na typie 64, a na pudlu mamy 77,31. To również bardzo blisko do drugiej biegłości. Tak jak mówiłem, w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka do końca i zapraszam was do subskrypcji kanału, żeby żaden odcinek was nie przegapił, kliknięcia dzwoneczka, łapki w górę i do zobaczenia za tydzień. Czy to z serii Zwota, ale też się pojawiają inne, takie jak w piątek planuję GTA wrzucić, więc powrót GTA wielki. Wow. Tak więc zapraszam na kanał, obczajcie sobie, jakie jeszcze filmy mam na kanale. Może któraś seria poza WoTem wam podpasuje. Do zobaczenia, trzymajcie się!